Dzień dobry, też serdecznie po kanale strony Andrew, na kanale Andrew Play. Dzisiaj dalej kontynuujemy granie w KO Kangurka. Także zakładam słuchaweczki i już lecimy z tym koksem. Kontynuuj. Kontynuujemy grę. Wczoraj skończyliśmy na tym, że pozbieraliśmy kilka rzeczy. I dzisiaj coś zrobimy? Tak, to my mamy ukończone, prawda? Tak. Musimy teraz znaleźć, gdzie nas nie było. Aha, gdzieś na górze pamiętam. Z tego co pamiętam, byliśmy gdzieś na górze tam o. I tam właśnie na górze była opcja... Boże. To tutaj był ten wcześniej, już nie ma. Tak, my byliśmy z wami tam, stąd my wyszliśmy. Także idziemy teraz tutaj. No właśnie. Tak, stąd my wyszliśmy wtedy, czyli wchodzimy teraz tu. Nie, tutaj gdzieś. Czekaj, stop. Tutaj? Nie. Czekajcie. Przecież to było takie coś, że otwórz, coś tam było za punkty, czy to było nie tu? Dobra, może nie tu, może tam. Może mi się coś powaliło, dobra, no to idziemy tam, zobaczyć co się dzieje. Dobra, idziemy tutaj. Co to jest? Jest coś, czy tu byliśmy już? Tu byliśmy, 2 na 2, czyli zrobione, ukończyliśmy ten poziom. Dobra. Czy tu byliśmy, stamtąd skończyliśmy, stamtąd wyleźliśmy. Tak, tak. To teraz nam zostało jeszcze kilka poziomów. Tam coś właśnie się świeci, takiego specyficznego. Idziemy tam zobaczyć, co się dzieje. Tam, o, się świeci coś. Dobra. O! Tak, ile tu trzeba mieć? No, ile? No właśnie, 8, a ja mam 7. Trudno. Tak, tam byliśmy. Czy gdzieś jeszcze coś jest? Kurczę, szkoda, że tu nie ma czegoś takiego, żeby mi podpowiadało. Że na przykład Andrzeju jeszcze tutaj ci zostało i tutaj ci zostało. Tylko zgadnij sobie. Dobra, moment, wyłaś, nic nie widzę. Dobrze. Pan Kangurek, coś tutaj? Pod spodem? Dla mnie? No nic. Jest tylko ten gostek, z którym gadaliśmy wtedy i... Dobra, wracając do tematu. Gdzie my? Tam na górze byliśmy, tam nic nie ma. Tam byliśmy, wszystko zostało u nas skończone. Więc co mamy zrobić teraz? Może bym ktoś podpowiedział, czy coś? Tam jakaś dziura jest na górze, ale nie wiem, czy ja tam byłem. No tam byliśmy przecież, to jest to miejsce, gdzie ja nie mogłem wejść, nie? No, stąd my wyszliśmy wtedy, bo skończył nam się poziom właśnie. I tutaj ja sobie odblokowywałem to, z tego co dobrze pamiętam, nie? Dobrze, może mi się wydawało. Teraz pytanie moje brzmi, czy coś jeszcze mi zostało do ogarnięcia z tego? Czy podpowiedź by jakąś, coś, bo przecież nie będę tak skakał jak powalony. Tak, tam coś się świeci, widzę też. Może tam coś? A tam chyba byliśmy i to tam trzeba mieć te 7 punktów, których ja nie mam. Tak? Tak, tam byliśmy i tam... Tak, tam trzeba mieć 7 punktów tych. Czyli gdzieś mi któregoś brakuje. To nie brzmi gdzie i którego. Tu coś może jest? Ukrytego? Nie ma nic. Dobrze. Tam coś? Nie ma nic. Tu widzę jakiś on kamień, ale jak go wyciągnąć, to ja nie mam żadnego pojęcia, a jego akurat mi brakuje jednego. Dobra, idziemy może tutaj luknąć gdzieś. No powiedzcie mi, jak tego ten kamień stamtąd wyciągnąć. Tam on jest kamień, który w jakimś sposób trzeba wyciągnąć. Stąd kamienie wszystkie pobrałem. Tak, 2, 3, 12, 2, czyli wszystko jest wzięte. Lepiej może oni coś. No tam jest, widzicie?
Jak tam wejść, powiedzcie mi. Tam jakoś trzeba to wejść i wziąć. Pytanie brzmi jak? Jakieś wejście może jest tajemnicze? Nie ma. Dobra, może z góry jakoś mogę wskoczyć? Co ty, he? Lepiej opowiedz jak tam wejść, co nie? Hehe. Tak, może tutaj coś jest. Nie ma. Tak, dobra. Można tam skoczyć jakoś do góry? Nie. Tutaj gdzieś coś? Jakaś podpowiedź, coś? No bo przecież ja tak będę pół dnia latał i nic nie znajdę. Na wyspie powiesiły jakieś dziwne kryształy. No tak, ale ja już pobrałem wszystkie. No wiem, ty mi tu nie mów o tych kryształach, a tam jest coś, czekaj. A mogę jakoś tam, może jak ja tam wejdę? Tam jest coś dziwnego, moment. Nie ma nic, nie ma nic. Myślałem, że może jak wskoczę czy coś, to mi da jakieś ekstra punkty. Z chłopcami może pogadać. Ty, pijaku, coś chcesz mi tu powiedzieć? Może nie. Tamten może coś chce powiedzieć. Dobra, jakaś podpowiedź, coś. Tu 5 na 7, czyli tutaj jest coś do zrobienia jeszcze. Wyspa Hopalulu. Ale skąd te dwa ja wezmę? Bo tutaj wszystko wzięte. To jeszcze jakiś poziom mi został. No i co za ono? Tutaj coś jest takiego. Nie. Tu jakieś przejście, coś? No właśnie, kurczę, nic nie ma. Czy to jest dziwne? Tak, albo coś się zrypało, albo nie wiem co, bo właśnie nic nie widzę. Tam byłem wtedy i umarłem. Dobra, zaraz wrócę, bo bez sensu to jest. Dobra, jest, jest już. Wiecie co, tam na górze właśnie jakiś bug był, że nie mogłem tutaj wejść, ale już udaje mi się, także wchodzę. I idziemy dalej z tym koksem, zakładam już słuchaweczki i lecimy. Co to było? Co to było? Szukałeś? Znalazłeś! Dobra, do dzieła. Hej! Do dzieła. Ty! Nie chowaj się w ciemności! Wyłaź i zmierz się ze mną! Jestem Kao, syn Kobiego. Przyszedłem tutaj skopać ci tyłek i rzuć gumę. I skończyła mi się guma. Dawaj. Z kim walczymy? Z kim walczymy, chłopie? Chłopie, z kim walczymy? Z jakimś... Szczerze mówiąc, myślałem, że będziesz bardziej imponujący. No chodź, zakończmy to. I to tu, i teraz. Dawaj. A może terror skopię tyłek tobie? Tak, to na razie jest... Aha, to jest jakieś... Dobra, muszę na niego uważać. Koniec? Tak szybko? Bez sensu. Tan. Watch terrorem. Nie.
skończyłeś? Czekaj, co ja muszę zrobić? Nie rozumiem. Na razie nie zrozumiałem, co mam zrobić. O! Serio? No wiesz to. Okej, okay, teraz tak. L2 plus R2. No i co dalej? No i co to da? Aha! To tam... W górną część muszę rzucać. Nie w niego, tylko w górę. Tak jak w Spider-Manie kiedyś było. Właśnie. O to chodzi. Tak, jeszcze jedna będzie. Bum. I na łeb mu. Cyk. O ty chytry Januszu. A, serio? Koniec. Bum. No, najebany to do domu. Hej, co się stało z tym kryształem? Był mocny. Zniszczyłeś go! Stracił moc! Rękawice to zrobiły? Nieźle, ale co to było? Gdzie go znalazłeś? Na Gringe. Znalazł go daleko! W dżungli! Tak, w dżungli. Zobaczyłem śniący kryształ! Był ogromny! Muszę czasem to te... sobie kawałek! Małp nie obchodziło! Jasne. Małpy szalone! Dzięki, to mi wystarczy. A jeśli chodzi o ciebie, trzymaj się z dala od kangurzej wioski. Następnym razem nie będę taki miły. Trzask prask, kumasz! Trzask prask! Srask, psrask. Poziom zaliczony. 5 minut męczarni. Dobrze. Skończyliśmy wysepkę i tu jest Gostek. Co mi powie? Dobrze walczyłeś. Daję ci 4. Wow, dzięki trenerze. Na 10 KO. Wynik się nie liczy. Czuję, że jesteś gorowy. Powiedziałeś sobie z terrorem ta dżungla, o której mówił. Daleko trzeba przepłynąć, może drugą. Chyba, że dobra, dobra, komu mam potrzebny transport? Już wiem, kto może pomóc. Tak, wiem. Ten taki Gostek. To w końcu ile mam? Na razie 7, czyli za mało. Wciąż o 1 za mało, a my lecimy z wami do tego Gostka, co nie ten, tylko tam był. Ten oto. Z nim gadaliśmy wtedy. O, i teraz nas może pomóc nam zawieść, może. Gadżet! Wow, to znaczy, Kao, jak miło cię widzieć. Nad czym pracujesz? Nie podglądaj! Coś ci śledzi. Nie podglądaj. Nie podglądaj, jak się przybieram, zboczeńcu. No dobra. Chciałeś coś? Tak. Ruszam na misję, żeby odnaleźć moją siostrę i tatę. Chcesz dołączyć? Możemy wziąć twój samolot. Obawiam się, że mój samolot nam nie pomoże. Zniknął. Bardzo to było dziwne. Zniknął tej samej nocy, co twoja siostra. A, to kicha. Pewnie ktoś zajebał. Czego moglibyśmy użyć? Złomek się nada. Zainstalowałem mu udoskonalenia z najwyższej półki. Jest teraz super, super szybki. I w 50% przypadków działa na 100%. Jeśli zawiezie nas tam, gdzie trzeba, to chyba... Na pewno. Na trzeba pewno. Jeszcze tylko dokręcić parę śrub, bo inaczej będzie... Czyli mam cię pomóc, nie? Dlatego musisz przynieść mój specjalny klucz. No właśnie, mówię. Sam bym to zrobił, ale jakaś magiczna bariera blokuje wejście do jaskini. Dobrze. Tam znajduje się mój warsztat. Jeśli tylko przyniesiesz mi klucz, złomek będzie do twojej dyspozycji. Dobra. Dostaniesz jeszcze mnie w pakiecie.
Umowa stoi. Nie tylko umowa. Dobrze, Walt mówi, może otwierać wieczne bramy. Gdzie one są? Tutaj. Tego potrzebujesz, co? Na wyspie jest jeszcze trochę run do zebrania. A tu jest widrze jedna, okej, okay, stop. Ile potrzebujesz? Ja właśnie potrzebuję jedną, tą, której właśnie mi brakuje. Ale jej nie było, bo przecież sprawdzałem. Cyk, jest. Ósma runka i lecimy z ósmą teraz rundką tam na górze, nie? No chłopi, biegnij. Okej. Okay. Nie no, biec nie potrafi. To jest najszybciej co może. Także... Niestety, albo stety. Dobra. Lecimy tu do góry i otwieramy ten bajzel. Cyk, jaskinie, ławy. 1 na 4 i 1, no to lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Co? Może dzisiaj nawet skończymy. Jep. Tak, tutaj nic nie ma, także cyk, aha. I lecimy w dół. Znowu jaskinie? Ciemność, widzę ciemność. Co to jest? To ci się może przydać. Można nawet powiedzieć, że jest użyteczne. Tylko się nie poparz, a przynajmniej nie za bardzo. Szkoda by było, gdyby zabawa tak szybko się skończyła. Dobrze, dobrze, panie kierowniku. Tak, wracamy, wracamy. Odblokowane nowe treści Karopedii. Co to daje, zaraz się dowiemy. Niektóre przedmioty można niszczyć za pomocą ładunku ognia. Spróbuj w nie uderzyć. A, okej. Okay. Kumać. Kumać. Kumać, kumać. Dobra. Nie wiedziałem, że tak umiecie. Drogi chłopcze, możemy zrobić. Możesz przechwycać z trzech ładunków ognia, uderzając tak? O niste przedmioty, używając swoje ładunki ognia. Zobacz, ale tylko jeśli będziemy miały ochotę się tym podzielić. Tak, możesz przechowywać do trzech ładunków ognia, uderzając w niskie przedmioty, używa swoje ładunki ognia, okej. Okay. Tam jesteś? Jesteś. Nie mogę tam podejść, o ty Januszu. Dobra, tu też nie mogę. Tylko w tą stronę, no dobrze. Do trzech, on mówi. I co, koniec? Gdzie teraz? Na górę? Nie. A, pewnie wiem. Pewnie trzeba jakoś to otwierać, tak? Czyli na przykład. No właśnie. Teraz jakbym chciał, to mogę sobie tak zrobić. No właśnie. Ciekawe, ciekawa propozycja. Pewnie do tego ognia. I tyle? Nic więcej? Bez sensu. Tak, czekajcie, stąd przyszedłem. Tu byłem, tam nic ciekawego nie było. Także idziemy tu. Mam takie... Mój szósty zmysł podpowiada, że coś jeszcze tam jest, ale ja tego nie mogę zobaczyć. Albo nie poznaję, albo nie wiem. Może muszę coś wykombinować. Na przykład tutaj coś, nie? Jest tam coś? Nie ma. Jeszcze raz. Może coś zaraz mi się znajdzie. Ach! Głupi. Dobra. Dobra, byliśmy tutaj, tu nic ciekawego się nie działo. Zobaczę, na górze też nie ma nic. Dobra, idziemy tu wprost. Dobra, co mi tam podpowiadasz? Niektóre przedmioty można aktywować za pomocą ładunku ognia. No dobra, ale które? O! Tam coś było jeszcze, dobra. No, a, chłopie! No przecież ciskałem krzyża później ten. Dobra, nieważne. Daj mi ten, nie ma nic. No i chuj z tym, dobra. Nie, to nie. Idziemy dalej. Nie co, aha, on się rusza teraz, okej. Okay. Tamten też będzie się ruszył, tylko muszę tak i tak. No i jest. Świetnie, teraz do góry i tutaj mogę sobie na bok strzelić, bo tam coś jest chyba fajnego, nie?
Pewnie jakaś będzie. O! No, bez sensu, wszystko straciłem. I wracamy do środka z powrotem. Dobra, tu nic się nie dzieje. Dobrze, idziemy dalej. Bum! Dobra, patrzymy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś nic. Aha. No, zbieraj to, a nie... Tak, tam coś jest? Tam mogę wskoczyć? Raczej nie, ale... Tak, tutaj nie byłem, także tutaj można wejść sobie. Tak, mogę w coś tutaj walnąć? Nie mogę. Tutaj coś jest? Nie mogę. Tutaj coś? Nic. Czyli muszę prosto iść. Dobra, idziemy prosto. Tak, uderz w totem bumerang za pomocą ładunkowca, bo trzeba mieć ogniste bumerangi. No i co mi da ten bumerang? No i co ty żeś zrobił? A tu... O, ciekawe, ciekawe. Bum. No i pięknie. Tutaj coś jeszcze jest. Special for Miś. Tak. Tu nic. Tutaj byliśmy, nie byliśmy. Tam widzę połowa żyćka jakiegoś jest. Pa, 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 pa. Nie, umarłem. Bez nadzieja. Dobra, jebnie to kilka razy, wyskoczyć się ten. No. Dobra, jeszcze raz idziemy tam. Idziemy jeszcze raz tam. Pewnie w tą stronę muszę iść, tak? Tam, żeby kontynuować, a ja pójdę tu, bo widzę, że tam jakieś żyćko jest. Co za żyćko, to nie wiem, zaraz się dowiem. Tak. Okej, okay, 1/4 życia dodatkowego. Znaczy serducha. Tak, i stamtąd my byliśmy. Okej, okay, to wracamy z powrotem. Tam byliśmy, tu wracamy. Cyk. I teraz tu do góry. Gdzie ty krzywy jesteś? Nawet nie jesteś w stanie tego rozwalić. Dobra, na górze nic. W dół mogę spaść, a tutaj coś i tutaj coś. Czekajcie, czyli tutaj będzie opcja i tutaj jest opcja. Ale stąd ja chyba przeszedłem. A nie, to jest jakaś... Tu pewnie będzie ta litereczka K jakaś. Albo A, albo O. Zaraz lubimy, co to jest. A nie, tu nie ma litereczek, ale jest ten. Jest studnia wieczna. Jeszcze jedna. My już w dwóch byliśmy, czyli jeszcze nam... Dotrzy do końca, by odebrać nagrodę. Tak. Mhm. Okej. Okay. Nie! Nie zdążyłem. Dobra. Ta dookoła, dookoła. Ja na matmy miałem dwa koła. Tak. Tutaj coś jest, tutaj coś jest, tutaj co możemy zrobić? To możemy wejść do góry. Ale ja do góry nie chcę. Ja chcę na razie w dół i nie chcę zobaczyć, co tu się dzieje. On musi być na samym górze. Wtedy ja tutaj o tako zrobię i sobie pozbieram. No gdzie? Zbieraj to wszystko. Dobra. I jeszcze tutaj mamy coś. Tak. Idziemy z powrotem, idziemy tu. Góra, w górę, w górę! No co? A, bo tu są te. Rozwaliłem się. O, nie umarłem. Myślałem, że umarłem, a nie umarłem. To dobrze. Dobra, już wiem, rozumiem, o co chodzi. A mogę tam, mogę w ogóle... Tak. A mogę się ruszać na tym. Kurde, chłopie, ja o tym nie wiedziałem. Ja myślałem, że to jest... Dlatego tak skakałem jak pojebany. O, no teraz... A nie, nie spadłem. Kurczę, ja myślałem, że to... Że nie mogę z tym nic zrobić. A okazało się, że mogę. Chłopie, to jest... O! No! Jeszcze raz poproszę. Wiem. Jeszcze raz, dawaj. Damy radę, chłopie, dawaj. Damy radę. Bywały gorsze rzeczy. Pamiętam, jak grałem w tego... W Boże, w Sackboya, jak krzyczałem tam ciągle i wyzwiskowałem.
To było, według mnie to było najgorsze gra ever. W ogóle nikomu nie polecam. Aha, tutaj coś jest, czekajcie, a jak tam ja mogę trafić? Zastanawiam się, mogę jakoś tak, o, wskoczyć, a mogę, to dobrze. Okej, okay, czyli wszystko wzięte, dawaj tu. Musi być na dole. Tam otwarte, dobra, czyli tam to już skończone, a tu? A tam je, to tutaj można ukończyć sobie. Okej. Okay. No i teraz jeszcze raz spróbujemy. Może z takim dźwiękiem, takie klepanie po tyłku, takie cyk, cyk, cyk. Tak, ja już doszedłem do końca, czekaj, tak. Ale to już koniec. Wszystko wzięte, co było w tym, także... Kontynuujemy. I wychodzimy stąd. Dobra. A! Gdzie żeś ty mi spadł? Gubek. Dobra. Tutaj my spadliśmy, bo tam nic nie ma. Czyli wchodzimy tutaj. I tutaj my byliśmy. I teraz trzeba w jakimś cudem wrócić. Tu wrócimy. Wiecie, że ja do dziś jeszcze nie mam ten? Tak, czekajcie. Tutaj jest jakaś głupota, która pokazuje mi, że mogę zjechać sobie w dół. A tam na dole coś jest? Nie ma nic. Myślałem, że coś jest. No okej, to gdzie mam teraz iść? Jak tu nie mam jej... A to na górę. Oby to wszystko nie poszło na marne. Dobra, ja tam mógłbym sobie wskoczyć, ale... Nie doleciałem! Niestety. Myślałem, że dolecę, a nie doleciałem, czyli musiałbym... Tu i stąd spróbować tam zaskoczyć, nie? No właśnie. I stąd już tam nie zdążę. Tutaj też chyba nie dolecę, ale lepiej już nie ryzykować, tylko w taki sposób zrobić. Teraz tu, tu, do góry. Mamy coś dla mnie? Nie mamy, dobrze. Tutaj pamiętam, że trzeba zrobić tak. Wtedy to pojedzie. I teraz mamy tak, albo w tą stronę, albo w tą stronę. O, tutaj coś jest ciekawego. No zejdź. Zejdź. Tu nie ma nic, nie ma nic. Weźmiemy sobie ogień. Tak. Tam jakoś można do góry wskoczyć? Nie! Czekaj, a można spróbować na to z powrotem? I tam. No bo innej opcji nie widzę. Spróbujmy. Tam coś jest, widzę, ale... Czy to mi coś da? Jest tam coś? Nie ma nic. Myślałem, że tam jest coś sensownego, a tu nic. Dobra, to bez sensu. A tam coś było. A nie, dobra, tam zaraz pewnie wrócimy. To temy mogą zapewnić nieskończoną liczbę ładunków. Dobrze. Tylko czy mi to coś daje? Dobra, wystarczy. Nie. Muszę jakimś cudem wejść tam na górę. To pytanie brzmi jak? Musiałbym czymś rzucić, albo spróbować przejść się tędy. Właśnie. Do góry pójdzie? Poszło do góry. I teraz... Więcej, więcej tego kontentu, dawaj, więcej. O!
Głupi. Głupi ty człowieku. Tak, dobra. Stąd my przyszliśmy, więc jedziemy tu. Tutaj mamy jeszcze jeden kryształ. Ten mi daje mi dużo różnych rzeczy. A tam co jest? Właśnie, tam jest bumerang, który będzie mi chyba przydatny. Tylko jeszcze nie wiem po co. Tam. Bum. Coś to daje? Tak, tam mi się odpaliło. No i pięknie. Tu mi się odpaliło. Mogę sobie podejść, zabrać to na przykład. Tak, super. I mogę jeszcze... Aha, to już jest od nowa. Nie, ja nie chcę od nowa. Bo tutaj jeszcze mogę coś zrobić. Opa. Tak, jedno żyćko dostaliśmy. Pięknie. Cyk. Teraz będziemy mieć całe 3. A grę zaczynaliśmy z 5, nie? Czyli ile przegrało się. Dobrze, idziemy jeszcze tam zobaczyć, co się dzieje, bo wiedziałem, że tam jest coś chyba ciekawego. No ty żartujesz chyba. Dobrze, ja wiem. Muszę wrócić. Bo tutaj widzę, że jest coś takiego. No i jest literka K. KK. Dobrze, i wracajmy. Gdzie my z wami wrócimy? Tutaj z powrotem. No i dobrze. Co? No dobra, jeszcze chwilkę biegniemy. Spadnij mi tylko do tej dziurki. Tyle zachodu dla narzędzia? Tylko gadżet mógł to wymyślić. I co teraz? O nie! Muszę chyba spaść od nowa zacząć, tak? Bo nie widzę tutaj innej opcji. Dobra. Dobra, tam jest jakieś żyćko, widzę. W ogóle lustra. Mi się wydaje, że tu coś trzeba wykombinować takiego, żeby to było z lustrami. A nie, to jest proste. Ja myślałem, że tutaj trzeba coś kombinować. To jest jak dla dzieci, tu i tyle. Kurczę. Ja już tu się nastawiłem, bum. Tak, ty, Grażyno, ja ci zaraz strzelę właśnie. Dobra, tam coś jest, tam jakiś zwój widzę. No i pięknie. O, pój. Dobra, wchodzimy do góry. Tu nic nie ma, bierzemy z wami cyk. Tutaj coś, jakaś kombinacja? Mogę na to wchodzić? Nie? O, ty! Tak, dobra. Tutaj też jest jakaś kombinacja, widzę, dobra. Papa, nie chciałem tam, ja chciałem do przodu. Dobra, może tak trzeba. Miejmy nadzieję, że tak trzeba było.
Dobra. Dobra, tutaj literka G jakaś dziwna. Stąd coś leci, ale nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, tutaj coś jest. O, tu coś jest. Okej, okay. Dostałem znowu jakiś kawałek życia. Tak więcej nic nie ma? No nie widzę. Okej, okay, mamy. Mamy, coś tam się uzbierało, coś jeszcze tutaj? Nie, nie mam. No dobrze, to w takim razie idziemy dalej. Tu, nie? Nie, stąd przyszliśmy. To będzie tu gdzieś, widziałem. Czekaj, widziałem gdzieś przecież, nie, stąd przeleciałem, czyli tutaj będzie przejście. No, tam jest literka A, widzę. Muszę zaraz jakimś cudem tam skoczyć, żeby ją mieć. I literka A za nami, także jeszcze O nam zostało. Dobra, tu nie ma nic, nic nie widzę takiego sensownego, co by nam byłoby się przydatne. Myślę, że na dzisiaj możemy z wami skończyć, a skontynuujemy już jutro. Bardziej gorzkim zagłębieniem naszego odcinka. Widzimy się jutro na kanale Andrew Play. Także miłego dnia i bye.